W Szpitalu Czerniakowskim otwarto nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Powstał po połączeniu i gruntownej modernizacji oddziału intensywnej opieki medycznej i opieki kardiologicznej. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m.in. wielofunkcyjne łóżka do intensywnej terapii, centralę monitorującą z kardiomonitorami, defibrylatory, respiratory, aparat do pomiaru rzutu serca. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona na modernizację oddziału wyniosła 4 400 000 zł. W Bemowskim Centrum Kultury trwa Zima w mieście 2013. Na zajęcia z modelarstwa w jednej z najsłynniejszych warszawskich pracowni jest wielu chętnych. Okazuje się, że budowanie urządzeń latających, cięższych od powietrza, to fascynująca sprawa, choć trzeba się trochę nad tym natrudzić. Na Zimę w mieście 2013 można zapisać dzieci w każdym momencie. W Art Bemie są jeszcze zajęcia z malarstwa, rysunku, ceramiki, tworzenia witraży, tańca, fotografii, karate i wiele innych. A w modelarni coraz bliżej sukcesu. I to działa! W Muzeum Historii Żydów Polskich część sali jest już gotowa. W części przestrzeni trwają prace wykończeniowe. Od stycznia trwa również montaż niezwykłego, unikalnego elementu przyszłej wystawy głównej. To rekonstrukcja dachu oraz dekoracyjnego, pokrytego polichromią sklepienia 17-wiecznej drewnianej synagogi w Gwoźdźcu. Pieczołowicie odtworzonej podczas zapoczątkowanego w 2011 roku projektu Gwoździec Rekonstrukcja. Ta część ekspozycji będzie gotowa pod koniec marca. Muzeum, choć jeszcze nie wykończone, już fascynuje wspaniałą architekturą. Zakuwana Polska, Polonia, rok 1863. Takie nazwy nosi obraz Jana Matejki namalowany pod wpływem emocji związanych z upadkiem powstania styczniowego. Wraz z kopiami słynnych rysunków Artura Grottgera stanowi część wystawy poświęconej 150. rocznicy powstania styczniowego. W Kordegardzie na krakowskim przedmieściu zobaczyć można również pamiątki z okresu powstania, pieczęcie czy biżuterię żałobną. Fragmenty przedwojennych filmów i multimedialne prezentacje jeszcze bardziej przybliżają powstańcze czasy. Podczas 15. Giełdy Inicjatyw Artystycznych w Domu Kultury Zacisze usłyszeliśmy improwizacje jazzowe oparte na tradycji swingowej w wykonaniu A Little Jazz Orchestra. Tworzący zespół Adam Kupiec na trąbce i Tomasz Warsztocki na klawiszach przenieśli publiczność w odległy świat orleańskiego jazzu. www.um.warszawa.pl